Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę wam mój kolejny pomysł. Znaczy nie mój, ale moich dobrych znajomych. Tacy równi. Pozdrawiam. Sprawa ma się tak. O, ja już się pić chciał. Nieważne. Bułka. Pieczywo białe z dodatkami, tu w przypadku sera, mięsa i przypraw w płynie majonezu i keczupu. No ale nie tutaj chodzi o ten myk, tylko o ten myk, co mi moi koledzy przedstawili. Tomek! A ja już mam apetyt. Ogólnie to można na zewnątrz posmarować, ale ja tam wolę do środka. Aż mi ślinka ciknie. Jej. No dobra, próbujemy. Jestem pod wrażeniem tego smaku. O kurde. Tego się nie spodziewałem. Jezu, ale to jest dobre. Po prostu jeszcze normalnie tak się cieszę, że to jem, że nie mogę zahamować śmiechu. Nie wiem, czy to zjeść całe, czy nie wiem, czy zostać sobie na później. To takie dobre. Naprawdę, muszę wyskoczyć z ziomkami na lolka, bo czegoś takiego jeszcze nie jadłem po prostu. Polecam wszystkim, ale którzy nie polecili, nie. Którzy tego nie jedli. Poezja smaków. Chwała Dża za ten zajebisty smak. I moim przyjaciołom. Dobra. I nie będę wam pokazywał, jak jem, bo to jest takie trochę chamskie, żeby tego nie jeść. Peace.